Wygląda na to, że jestem ozdrowieńcem. Jeszcze tylko 3 dni izolacji i będę mogła w końcu wyjść na zewnątrz. Dziękuję wam wszystkim za słowa wsparcia, za to, że przynosiliście mi zakupy, bo tylko dzięki wam przetrwałam jakoś ten okres. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Proszę. Halo, no widziałam vloga, to prawda? No prawda, no czuję się świetnie, Monia. Jego, no to super. Nie była zima, jakbym nigdy nie była chora. Kurczę, ekstra, ale ulga, no. A ty? No co, no ja nic, no. Wiesz co, nic nie czuję, albo nie wiem. Może udało mi się nie zakazić tym wirusem, albo przeszłam to jakoś bezobjawowo. Albo dalej to przechodzisz. Nie wiem, no ale w sumie co jest ze mną? Jeżeli ty już się czujesz dobrze, to kiedy ja będę mogła wyjść z domu? No teoretycznie 7 dni bez objawów i jesteś wolna. A czy to oznacza też, że możemy w końcu przestać trzymać ten dystans? No, chyba tak. No to chodź, no. Monia, dziękuję ci bardzo. Jesteś najcudowniejsza na świecie. Ja ci nigdy tego nie zapomnę, rozumiesz? Przestań, no przecież każdy by zrobił to samo na moim miejscu. Dobrze wiesz, że nie każdy. Tym bardziej, że jest teraz taka sytuacja w naszej ekipie, jaka jest. No dobra, okej, to jestem najlepsza. Jesteś. No, co teraz? Teraz to dwie rzeczy. Po pierwsze, ciepła kąpiel, gorąca taka. Aha. Jak ktoś mi powie o wilgotnych chusteczkach dla dzieci, to chyba wyskoczę przez okno. Okej, no a ta druga rzecz? A ta druga rzecz to... Wrócił mi w końcu smak i węch, więc co byś powiedziała na... na tonę żarcia na tym stole. Super, podoba mi się i jeszcze wiesz, wspieramy gastro. O, tak. Ej, chłopaki! Ej, widzieliście? A, dawaj. Co? Ej, no vloga Leny, czy widzieliście? Tak, no super, mamy ozdrowieńca w ekipie. No, kamień z serca. No, ekstra, że wreszcie mogą wyjść z domu, nie? No, no jeszcze 3 dni, nie? A to co, one mają dalej oficjalną kwarantannę? Oficjalnie nie, ale chodzi o to, żeby stosować się do żelu. Okej. Rozmawiacie o Lenie? No tak. Spoko, no ja też się cieszę, że nic jej nie jest.